Opeczki, że nie będzie miał dupeczki, dokładnie tak, dziękuję za donajcie, kup Mercedesa G63 driftowóz, zrób z Mercedesa G63 driftowóz. Kto nie dostawi opeczki, to nie będzie miał dupeczki. Jaki donate. Nie, robimy ten samochód na wyścigi i będziemy jeździć nim wyścigi nocne. Założę się, że żaden koleś nie będzie miał takiego samochodu, żeby się ze mną ścigać. No ale musimy z niego zrobić koksa. Zobaczcie, to jest three-wheeler. To jest jeden z nielicznych samochodów, który ma trzy koła w tej grze. Jedno koło z przodu i dwa z tyłu. Ale nie, zrobimy sobie ten samochód. Ja jestem na 100% pewien, że w Fordzie można go zrobić na jakiegoś koksa. Można mu zrobić napęd na cztery koła, ale fajnie. Autentycznie, on standardowo ma napęd na tył. Ale chyba zostawimy ten napęd na tył, czy nie? Siema Grzecho, dałem łapeczki, a dupeczki nie widzę, czuję się oszukany. Możemy felgi zmienić. Ja nie wiem, Polski, czy ktoś, ja nie chcę oszukiwać widzów, no. Nie mogę wam powiedzieć, że jak zostawicie łapeczkę, to będziecie mieli dupeczkę na 100%. No, nie będzie tak. A czy na 100%? Na pewno nie. O, mamy jakieś lżejsze te koła. Robimy tego gnoja na maksa. Tutaj nie ma co się, wiecie, miłować nad tymi. Tu trzeba zrobić masakrę i rozpierduchę. Okej, zobaczmy, jak to brzmi, jak to jeździ. Jestem ciekawy, może zmienimy silnik na ten mniejszy, żeby był lżejszy samochód. Ty, ale kozak wygląda jak jakiś pocisk, nie? Tak trochę. Mamy napęd na wszystkie koła. Nie powiem, że cztery, ale na wszystkie. Mamy tu trzy koła. I mówicie, żeby od razu negatyw zrobić. Spokojnie. Mało tu miejsca jest. A podejrzewam, że około 300 km możemy tym jechać. Więc wyobraźcie sobie jechać czymś takim, chociażby 100 km na godzinę, gdzie... Tak? Nie mamy tutaj jak się obronić przed zderzeniem. Strach. No ale jedźmy. Jaki dźwięk, ty! Nieźle. Dobry kozak. O, fajnie brzmi. Nie wiem, czy ja bym chciał inny silnik włożyć. O kurde. Uwaga. Jak pierdziele. Słaba trakcja dosyć. Już wiem, dlaczego w S2 jest. O kurde, ty! Ale ciśnie! Ale fajnie brzmi, bardzo mi się podoba. Trzy koła, ale powiem wam, że poza tym, że samochód trochę buja się na boki, to nie czuć tego, że ma te trzy koła. Specjalnie dla mnie, czy pojeżdżę kiją Stringer? No myślę, że tak, że przetestujemy sobie. Taki był w Top Gear, mówicie, tak? Wiesz, że Polacy robili jakieś takie samochody, a przynajmniej podobne. A to nie wiedziałem. Ten silnik 3.2 to chyba jakiegoś BMW, ale nie jestem pewien. Na autostradę go wziąć. No dobrze, tylko zrobimy szybki tuning. Dobry jest. Myślę, że będzie na wyścigi nocne jak znalazł. O kurde, ale zakręty to kaszana będzie. Coś tak czuję. Rozwalą mnie te Koenigseggi i Aventadory na zakrętach. Ale próbujemy, co? Bardzo fajnie, podoba mi się. No dobrze. Mamy tu wyścig nocny. Ej, patrzcie, jak fajnie tarcze się palą. Jo, pierdziele, widzicie od hamowania. Jak to wygląda super, nie? Tylko z tyłu nie widać. Ciekawe czemu. Trzeba wziąć ten aparat, może będzie widać. Palą się tam? Też, zobaczcie, jest, widać. Tylko, że ciężko dojrzeć, ale widać, że tam są na czerwono, nie? No to mi się właśnie podoba, kurde. Spalone, na wiór! O, jest Ferrari FX... Veneno!
Jedziemy tam. Tu jakiś Regera, a ja takim three-wheelerem, nie? Na zakrętach będzie dupa, ale może jakoś dam radę. O, wow, wow! O kurde, będzie ciężko. No ale oni za to przyspieszenie nie mogą. Dobra, wbijamy. Oj, przepraszam, tak muszę wchodzić te zakręty. Dobra, teraz Koenigsegga tutaj trochę. Pożyczymy sobie jego przyczepność. Teraz spróbujmy, co to tu z przodu jedzie. Nie wiem, ale też pożyczymy sobie jego przyczepność trochę. Sorry chłopaki, ale no, mam tylko trzy koła. Kurde. Ci z tyłu już mnie nie chcą dogonić, bo się w nich wpierdzielę. Może już nie mogę zahamować. Ojej. 12-2-12 jest dobrze. Muszę tutaj dużo wcześniej hamować. Te opony są wąskie, praktycznie nie ma trakcji na zakrętach. Ale kurde, przyspiesza nieźle, nie? Siódma pozycja, kurde. Trzeba się trochę postarać. Jakoś. No i dobra. Jedzie. Nie, kurczę, pominąłem. Na dragi to. Wiesz co, nie widziałem. A nie, były opony dragowe chyba. Do tego auta. Moglibyśmy spróbować go zrobić na dragi. Ej, bez kitu! Skonfrontować go z tym, z Isetą. Iseta jest lepsza od P50. Zrobić pojedynek P50, Iseta i ten three-wheeler. O shit. Dziękuję za donatek. Dawaj, dawaj, pasz pagani weźmiemy. ta dupeczka mi przyszła pocztą. Dzięki Fryta za donate. Zobaczcie, na koniec jeszcze pagani Zondę Horizon Edition żeśmy myknęli. Nieźle. Daj mu negatyw na tył. Oj, to jest komentarz miesiąca. To jakbym miał jedno koło tak przechylone. Oh my god. Malucha na Ferrari zrobić. Dokładnie tak, polski. No dobra, no. Startujemy. Znowu będziemy korzystać z ich przyczepności. O tak, teraz ze zwiększeniem docisku aerodynamicznego jest sporo lepiej na zakrętach. Podobny efekt jak z P20. Boże, z P50 mieliśmy z tym. Z tym małym cip. Jest dużo lepiej. Jest naprawdę dużo lepiej, a przyspieszenie jest i tak kozak. Patrzcie, co się dzieje. Jakie lambosy, jakie pagani, kurde, bierzcie Morgana three-wheelera, on z czwórki rusza. Ależ kurde mocarz. Tylko opanować go jest ciężko, to uprzedzam. Ale patrzcie, trzecia pozycja już. Ha! Idziemy tam. Patrzcie, jak ich szybko podganiam. Co to za jakieś... Co za dziadostwo mi się tu wbiło? O Boże! Te kurcze cholerne puszki tu jeżdżą, taksówki. No nie, tam jest koniec? Nie, już. Chyba będziemy mieli jakąś dłuższą prostą zaraz. To tam się wykaże. Ależ popiernicza. Patrzcie, ja ten Aventadora Super Veloce wyprzedziłem właśnie w tym momencie. Patrzcie, patrzcie na to. Jedziemy. Ja mi się już biegi skończyły. A doganiam te złomy z przodu. Nara Pagani R. To są te dwie Pagani. Ja je zaraz wycisnę z nich soki. 80% wyścigu. Powinno się udać je ogarnąć.
Patrzcie na to! Three Wheeler kontra Pagani. Three Wheeler wygrywa. Ale zakręt mały i uwaga. Ciśnij, ciśnij! Dawaj to Pagani tam! Kurczę, już koniec. Ale daje czadu ten samochód. Zobaczcie, druga, trzecia pozycja. Morgan Three Wheeler. Ja nie wiem, jakie ma tu przyspieszenie od 0 do setki. Symulacja pokazywała, że 1,7 sekundy. To też jest taki chip, no. Ależ on ma przyspieszenie. Naprawdę, to jest aż nienormalne. Nawet tamte chip-chipy dwa nie miały i seta. Bo ten jest bardzo stabilny w porównaniu do tamtych aut. Skręca się i tak do dupy, ale wiecie, co chodzi. Wszystkie te przeciążenia na zakrętach przejmuje tylko i wyłącznie przód tego samochodu. No bo z przodu mamy tylko dwa koła, które zapobiegają temu samochodowi wywracanie się na boki, nie? W sumie powinien się tak trochę przychylać jak motocykl. Byłoby ciekawie. No dobra, tu chyba będziemy mieli trochę więcej prostych, więc może być ciekawiej. Ale i tak, trzecia pozycja w takiej klasie, na tym poziomie trudności, jest nieźle. Idzie jak torpeda, no, jak rakieta naprowadzająca. Oj, deszcz jest, lipa trochę. A tam lipa, kurde. Jedziemy. Te wyścigi nocne mają to do siebie, że jedzie się je w nocy. Więc jest trudniej. Aj, aj, aj. Nie spojrzałem na mapkę, jest bardzo ślisko. Mogę mieć tu problem z tymi autami. Kurde, tu nie ma znaczenia, czy my na piątce jedziemy, czy na czwórce. Czuję się, jakbym jechał tą Koenigseggiem Regerą. Rzucasz piątkę i cały czas ciśniesz. Ależ to się rozpędza. Tylko zakręty, kurde, tu jest też dużo zakrętów. Nie mogę mu docisnąć do końca. O, jest tam jakaś prosta, może ich podgonię trochę. Aleś kozacko brzmi, bardzo mi się podoba. Co to był za dźwięk? What? Jak jakiś samochód ze Star Warsu, znaczy pojazd. Aj, aj, aj. Kurczę, pieprzone coupe, spierdzielaj. Jakiś most jest. Nie no, tutaj ciężko jest. Tu jest naprawdę bardzo ciężko. Uważam, że zwiększenie docisku aerodynamicznego niewiele mi tutaj da. Słyszycie jaki dźwięk? No autentycznie, jak jakiś pojazd ze Star Warsu. Co ty koleś robisz? Nie widzisz, że wyprzedzałem na skrzyżowaniu? Się nie skręca wtedy. Wszystkich trzeba opierdzielić. No, pojazd ze Star Warsów, ale tutaj ciężko było zdobyć dobrą pozycję. Same zakręty. Kolejny czajnik. No właśnie nie czajnik, ja bym powiedział, że to jest jakieś auto ze Star Warsów, no. Autentycznie. Jak traktor. Mysz piszczy pod maską. Jak puszczam gaz, to tak. Miałeś sprawdzić ten drugi silnik. Ale wiesz co, nie wiem czy chcę, bo tak mniej więcej wiem jak ten silnik brzmi w innych samochodach. Może tutaj by było inaczej. Tylko mi się bardzo podoba dźwięk tego co mamy teraz. Strasznie mi się podoba. Pewnie na tym mniejszym silniku byłby lżejszy i może wtedy byłby nawet szybszy. Tylko ja nie wiem czy chcę, aby on był jeszcze bardziej lekki. Bo już na obecną chwilę jest ciężki w prowadzeniu. Czekajcie, który to był wyścig, bo... A, jest tutaj. Zaliczony niby, nie? Mam nadzieję, że dostanę za to nagrody. Jedziemy.
Zmień auto, no. No dobra, no zmienimy chyba, ale ten three-wheeler, jak chcecie go sobie przetestować, no to jest naprawdę fajny i jak widzicie opłaca się go. Opłaca się nim pobawić. Lucek Pro. No właśnie nie Pro, no bo nie wyszedł mi tamten wyścig. Ale trzeba przyznać, że bardzo fajne auto do zabawy.